Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z Borderlandsa. Ostatnio działo się ostro, było sporo bitew, aż doszło do walki ze Skagzillą, no, która już przepadła, pokonana, po prostu unicestwiona, na prosie żeśmy ją pokonali i dostaliśmy sporo expa. Ale to jeszcze nie koniec przygód, gdyż teraz musimy ruszać w kolejną podróż, oczywiście tutaj, po tym mieście. Miastem to ja mogę tego nie nazwać za bardzo, ale jedziemy tam, gdzie trzeba. Powinniśmy coś zrobić, żeby po prostu coś tutaj zniszczyć. O właśnie. Tutaj mamy jakieś przełączniki, nie wiem, jakiś przekaźnik, który trzeba chyba zniszczyć, a raczej żeby rzucić te przełączniki. Łoż ty! What the fuck! O kurde! Co to za jakiś trujący... O Boże, jakieś gówna totalnie! O, teraz miniaturki atakują nas. Tych stworzeń. What the fuck? Fuj! Obrzydliwe to jest. W ogóle patrzeć nawet na to nie mogę. Dobra, nieważne. Cośmy to zabrali. Aha, shotgun. Dobrze. Myślałem, że coś bardziej ważnego, ale to tylko pukaweczka. A więc tu jeszcze mamy jeden przekaźnik. Co się wylęgło. Zapraszam, zapraszam. O tam, tu chyba, nie? No ja myślałem, że to na hita przecież pociśnie taka łazuczka. Tu trzeba było dwa razy w niego strzelić. Głupie, nie? Takie małe robactwo, a trzeba było w niego dwa razy strzelić. Jak dla mnie troszeczkę przesadzili. No chyba, że to jest z jakiejś bardziej wytrzymałej materii niż mogłem sądzić, no to wtedy przypadek. To tam jest, chwileczkę. A, przyjechali i już tu nas poprzą. Zaraz. Dobra, już tu nas zaraz nie będą tak jechać. Wsiadaj do pojazdu. Już po tobie. O, pięknie. O, ktoś jeszcze? Dobra, cichutko się zrobiło. Hajsy. Hajsy trzeba zebrać. Ich się nie omija nigdy. Oż ty. Co to jest? What? Ej, co to za czarne gówno? Lol. Aha. To było dziwne. Trzeba przyznać, to było naprawdę mega dziwne. Dobra, poszło mi stąd. Tu jeszcze jedno robactwo, kurczę mi się tu. No kurde, ile ja mam to jeszcze niszczyć. Dobra. I teraz idziemy tam. Coś trzeba będzie załączyć na pewno. Tego nie jestem pewny, ale coś na pewno związanego jakąś stacją. Elektrownia bardziej taka. Dobrze, żeśmy trafili? Oczywiście. Teraz tylko trzeba tych bandziorków powybijać. Ty kurde, won mi stąd. Widzę, że macie chrapkę na walkę. Nie ma sprawy. Dobra, przeładowanie. No, ma wolniejszy reloading, trzeba przyznać. Ale mocniej nawala niż poprzedni. Może tego samego typu, ale z większym damage'em pociśniemy spokojniej. No chodź, 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 chodź. O, z góry nawala. Myślę, że już na prosie. Kurde, kto tak jeszcze tutaj próbuje kozaczyć? Na górze bandziorki. Oj, 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 jak słabiutko.
szukamy więcej niebezpieczeństwa. Miejmy nadzieję, że szybko się z nimi uporamy. Patrz, z dołu nawalę. Dobra, zdechło. Coś tu mamy. O, proszę, udało się. Chyba mieliśmy właśnie uaktywnić elektrownię. O, ta elektrownia, nie wiem na co. Ło, jak żeśmy padli. Boż ty. Nie kurde. Ale nas zaskoczyli. Czekaj, rzucę granatem. Pisknie ostro. Jak dostali, ło, ho, ho. Jeszcze tamten tamper. Dobra. Już padli mi tu wszyscy. Ale muszę zobaczyć to właśnie. No tak, tak dość fajnie się świeci to coś. Ale coś mi pisało o szybkiej podróży Pandory. Nie wiem, czy to ma jakiś związek z misją fabularną, ale warto by było się przekonać z bliżej. Dobra, czyli to tyle. To w sumie mieliśmy tylko tyle zrobić. No to idziemy. Banalna misja, jak dla mnie. Nie sprawia ani trochę takiej trudności. No dobrze, trzeba oddać już misję. Jeszcze nas tutaj będą atakować najeźdźcy. Uciekają nam. Poszło mi stąd. No, jeszcze jedni przyjechali. Nie umknięcie mi. Spokojnie. No i proszę. Przepadli. Jak kamień w wodę szybko. A, czyli to jest ten bóg. opona się tak turlała. Tak się turlała, że aż się zbugowała. Dobra. Nitro i dojedziemy szybciej. Zaraz my w ogóle dobrze jedziemy? Coś mi się wydaje, że właśnie niezbyt mi się dobrze trafiło. Aha, a to tutaj mieliśmy przyjechać. Z jakiej racji? Aha. Tu chyba jeszcze nie byliśmy. A, to ten, szczęściarz, dobra. Chwileczkę, przeszukam najpierw twoją knajpkę. Kupię sobie trochę ammo, bo żem go trochę wykorzystał. Sobie wydam na zakup amunicji. Co my tu mamy? Nic ciekawego. I jednego granata kupimy, którą żeśmy zużyli w czasie bitwy. O kurde, jaka bazuka. I jeszcze taka tania, patrzcie. Ale no ja mam mało kasy, kurcze, i tu mam problem niestety. Nie przewidziałem tego. Nie, nie chcę sprzedawać tego. Tylko to idzie na sprzedaż. I w sumie tyle. To jeszcze weźmiemy parę rzeczy. No i dobra. Teraz możemy z nim rozmawiać. Oddać mu misję. Super. O, kolejne misje masz, widzę. Aha, dobrze. Tylko teraz tak. Okej, okay, wszystko jasne. Możemy już wychodzić. Tu jeszcze mamy misję. Proszę bardzo. Czyli zanim będziemy robić fabularne rzeczy, to weźmy się troszeczkę jeszcze za parę. Właściwie to wszystko wykonamy spokojnie. Te wszystkie pozostałe misje poboczne. Dobra, robimy to co trzeba. Czyli teraz trzeba będzie zniszczyć te paliwa, czyli pewnie stacje benzynowe. Okej. To jedziemy. I w MIG to robimy. A gdzie to dokładnie jest? No, czyli trzeba będzie
jechać w stronę kanionu. Gdzieś na wybrzeżu będzie cel misji, który... O, co to było? What the fuck? Dobra. Zbity miałem. Już jesteśmy niedaleko, dobrze. To aż tutaj. Tu jeszcze nie byliśmy, trzeba przyznać. Sprawdzę do sklepu. Może coś... Coś wrogowie, bo słyszałem takie... Kurde. Jakby, nie wiem, coś się wykluło spod ziemi. A. No chodźże tu. A zresztą dajesz mi czas na to, żebym sobie mógł popatrzeć na jakieś zakupy. O, jakiś kałasz 49, nie, nasz lepszy i tak. Kurde. O kurde, jaki damage ma ten shotgun. Kurde. Okropieństwo. Kurde, ten odgłos mnie zaczyna już doprowadzać do szału. Zaraz tam wejdę i kurczę na kopię. Już, wsiadaj, wsiadaj, leaf. No i gdzie jesteś? Tylko powiedz mi, gdzie jesteś. To już powoli jest podejrzane. Ciekawy jestem tylko, jak ja tam wejdę. Aha, tak nie wejdziemy. No to jak? Może inaczej. Są tu drzwi, dobrze. Musiałem się dobrze rozejrzeć. Oż ty! Fu! Kurde, żeby to jeszcze po domu tak pełzało, jest. Tyle tego robactwa tu jest, że to jest okropieństwo dla mnie. Co to mamy, rewolwer jakiś elektryczny. Jezu. Nie wiem, czy to ja mam się już brzydzić, czy bardziej Lilith. Pizdu. Kurde. Dobra. Przynajmniej to pełzające gówno już mi tu nie będzie pełzać więcej. Przeładuj sobie. O. Proszę, znalazłem lekarstwo. A tu jakiś już trup. Widzę, że tu ostra sieka była. O, proszę. Więcej tego plugawego gówna. Leżeć mi to. I gnić. No dziwne, drzwi otwarte, czyli ktoś ich nie zamknął za sobą. Powinno się zamykać drzwi, zawsze tak jest. Kurde, jakaś tu dziura. Ale się działo. Dobra, teraz można wyjść, na szczęście. Dobra, skrzyneczka. Okej. O kurde, szty. Ue! Fuck! Nie będziesz mnie tu truć jakimiś kurde toksycznymi gównami. Jezu. Gigantyczne, trujące. Ej, nie. Ja mam chyba przejść na zawał. Dobra, dobrze, żeby mi to na ryj nie wybuchło. Bo bym zabił. Jeszcze coś tu jest, bo słyszę. A jak słyszę, to trzeba... Kurde. Jeszcze bardziej wkurzający niż te większe gówna. Jezu. Z czym ja walczę? Dobra. A. To może bazukę do tego wykorzystajmy. Wiecie, żeby było spektakularne zniszczenie. Ha, naprawdę. Co ja muszę zrobić? Haha. No muszę to po prostu zniszczyć, tylko... O, dobra. Tym. A nie bazuką. Trochę takie nieprzemyślane to było z mojej strony. Ale przynajmniej problem posprzątany. Kurde. Ej, jak ja mam walczyć jeszcze dwa razy z takimi ohydztwami, to dziękuję bardzo. Miejmy nadzieję, że to będzie jedyny taki... paskudny odcinek. Chodzi mi o te owady, kurde, które ich tak po prostu nie cierpię.
Co to tak wrzeszczy? To chyba jeszcze Skagzilla. Przecież ja już ją raz zabiłem. O, proszę, mamy tu jakąś ekipę. Jeb. O, to już jest lepsza jednostka. Poszło. O. To chyba też jakaś część misji. Dobra, wykorzystajmy to. Lepiej, żebyśmy to wykorzystali. Pięknie. Lol. Dobra, dobra. Tam się jeszcze ścigają skubane. A ten co? Kurde, kręci się w kółko. Aha. Dobra, poszło. Jeszcze jeden. Kurde, dużo was tu jest. Oszty! Kurde! Fuck this shit! Ej, to jest niesprawiedliwe. Kurde, trzech na jednego, tak się nie bawię. Fuck. Holy fuck this shit! Ej, nie. Tak się nie bawię. Kurde, zaraz mi pojazd wyparuje. Jak nic z tym nie zrobię. To rzeczywiście będę miał takie manto spuszczone. Kurde, nie. Trzeba wziąć pojazd od nowa, bo to tak nie może być. O, a dlaczego mi dymi, no? Ja może chcę pojazd, który jest cały i wiecie. No zdrowy nie może być, ale żeby był w stanie, wiecie, jakim już. Takim porządnym, a nie. Kurde. Zajebiście. Dobra, myślę, że się już pojazd ogarnia powoli. Z... O, jadą. Chodź tu. Kurde, nie uciekniesz mi. Nie uciekniesz mi. Wytrzymałe bydle. Dobra, poszło, posprzątane chociaż. Tu jeszcze się pamiętają. I nagle tak zaczęły się bez przerwy kręcić te ciulaste pojazdy. To mnie zaczyna irytować. Coraz bardziej. I bardziej. Ale zniszczymy te pojazdy, spokojnie. Też mają rakiety, myślę, że chodzą. Już po was. Dobra, posprzątane. Pewnie kolejny przyjechał, jak nie mam, no właśnie. Bo jak usłyszał, bur. Was chyba bardziej nie mogło pogrzać, nie? Dobra, jest. Zaraz mi pojazd wygwintują. I hola moment, dobrze, jeszcze jeden pojazd, jeszcze jeden. Dobra, ostatni jest tutaj. Aha. Dobra. Czyli żeśmy robili misję na ślepo. To chwileczkę. Okej, to trzeba oddać jeszcze tą misję. Tak specjalnie. Zajebiście. No to oddajemy, no. Tamtym uciekamy. Miałem właściwie co innego robić, ale niech będzie. Skoro te pojazdy nam się wpieprzały w drogę, no to dla mnie chociaż lepiej. Dobrze, żeśmy tu przyjechali. Dobrze. Jest, o to chodzi. Teraz mu oddamy misję. Jebut, proszę cię bardzo. Aha, czyli to jest kolejna misja, której nie będziemy robić, bo mieliśmy się zająć tym, proszę bardzo. Okej, teraz idziemy z powrotem zniszczyć te... tam jest jakaś skrzynka, tylko jakby się tam dostać na górę.
to mnie zastanawia najbardziej z tego wszystkiego, bo już kilkakrotnie rozpatrywałem się w stronę z tej skrzyni i czy jest jakiś sposób, żeby się tam dostać? Zobaczymy potem, ale teraz to trzeba jechać i zniszczyć kolejną jakby beczkę. Dobra. To się przejedzie szybciutko. O, proszę. Tu trochę bandziorów mamy. Nie bez powodu się tak... Ty, rozjeżdżać ich, dobrze. Zajebisty sposób. No czemu ja, żebym nie pomyślał o tym wcześniej, no. Ach, czasami to ja nawet nie pomyślę wcale. Dobra. Zniszczone. Kurwa. Czy aż tyle się musielibyśmy męczyć? Przecież tylko wystarczy było strzelić parę razy w beczkę. A my co? A my się tutaj łazili. Uuu, lepsza bazuka. O wiele lepsza, dokładnie. 309. Załóż mi z powrotem tego kałasza. Kurde, nie mi tu poka... Oj, żebym teraz narobił takiego bałaganu. Dobra. Gdzie mój pistol? Jest tu. Dobra. I teraz bazuka jeb tutaj. I pięknie, dobrze. Założona broń. Tu jeszcze kasa leży, której nie zapominam nigdy. Dobra, w pizdu mam was. Chcę tylko zrobić misję i zakończyć odcinek, bo zaczęło mnie już to po prostu troszeczkę drażnić. Kto tu szczela? Kurde, ja cię zaraz powyszczelam. Nie będziesz mi tu już miał nic do gadania. O, chodź tu. Ta to się boi. Teraz to kurde mój ja... O, proszę. A, jak dostał! Jak się wyglebił! Wam po tobie. No. Już się złożył. O. Po tej misji będziemy mieli na pewno 22 level. Nie ma co. Dobra. Chwileczkę. To najpierw się pozbądźmy wrogów. Oni nam będą przeszkadzać. Niecelne w tą beczkę. Lipa. Chyba, że... Łoż, kurde. Dobra. Przynajmniej rozpizgało się trochę tutaj. O, tam kozak. Kozak, który myśli, że mi coś zrobi. Ty patrz. Kolega się za nami tu kręcił. Jakby gdyby nigdy nic. Nas tu jedzie. O, cholera. Kurde, ginczę. Level up! Dziękuję, dziękuję. Mamy 22 level, a co znaczy, że zaraz założymy lepszą broń. Właściwie już teraz nawet. Jeb, i teraz wam taki damage będę robił. Ja, na dwa hity, żeśmy pojechali tego typa, zajebiście. Coś jeszcze mamy? Nie, dobra, ale ta broń OP. OP, nie ma co. A, na hita, pięknie. Jeszcze tak nas szczela. No z tyłu. Proszę bardzo. Chciałeś, masz. Dobra, pozbierajmy to. Oj, szybciutki reload. No, OP broń. Zajebiście. Czyli opłacało się wydać tam parę dziesiąt. O, klasmod dla nas. Zajebiście. Co my tu mamy za klasmoda? Klasmod. Proszę bardzo. Aha. Lepszy. Czyli ten już jest słabiutki. Proszę bardzo. Tu jeszcze jedna skrzynia. Czyli więcej tu jest skarbów, niż nam się może wydawać. Ale to już chyba jednak wszystko. Trzeba tu pizgnąć. I no... Dobra, poszło. Okej, oddamy misję i skończymy zaraz odcinek. To ruszamy zatem. Nic już tu nas nie ciągnie. Powiem wam, teraz mi się humorek bardziej poprawił niż po tym, co się stało. Teraz mamy OP broń, którą będziemy niszczyć te 20 levele.
szybciutko, spokojnie. Teraz oddajemy misję i kończymy nasz odcinek, który na pewno będzie miał z pół godziny. Jak coś, to wytnę ten zgon. O, widzę, że jeszcze prosi się o to nasz wróg. Proszę, jak teraz go niszczymy? Się wydawał taki OP. Tu jeszcze jeden czeka. Nie, kurde, kozak. To zniszczyć trzeba. Trzeba spalić. Dobra. Już wracamy się. Bez takich już rzeczy. Dobra. Pięknie zaparkowane. Może nie najlepiej. No chciałbym tam doskoczyć. Jak tam na górę wejść w ogóle? Ma ktoś jakieś pojęcie? Chciałbym się tam dostać. Ale nie mogę, bo mi to coś utrudnia. Może przez te opony. Zobaczymy. Będzie, pięknie. Dobra, otwieramy skrzyniusię. A w niej... Aha, dobra. Czyli nic przydatnego dla nas. Szkoda, ale na sprzedaż pójdzie. Dobra, sprzedamy to, co trzeba. Uzupełnimy sobie jeszcze ammo. Tak na koniec i skończymy odcinek. O, proszę bardzo. Poszczelaliśmy sobie ze wszystkiego, co tylko chcieliśmy. Nic. Okej. Okay. Grenade mold słabiutki. Tu możemy sprzedać bronię. Proszę. Ile mamy na sprzedaż tego gówna, które nam w ogóle nie będzie potrzebne, a mamy jedną OP broń. A na tym zarobimy jeszcze więcej. Dobra, już tu z tym gównem się pozbywamy. To też, owszem, to też. No sprzedajże to, dobrze. Opłacało się, zysk z tego mieliśmy duży. Okej, nic już ciekawego. Oddajmy mu już tą misję i skończmy odcinek. Bo on będzie narzekał, czemu nas tak długo... A to nie tu, Boże, ale mi się pompieprzyło. Dobra, oddajemy. Dziękować. Okej. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał ten odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Było OP, epicko. Może tam raz zginąłem, ale ja to wytnę. Trzymajcie się, na razie. Yo!